dobie, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej? I tu odpowiedź A jest 8 godzin, odpowiedź B 10 godzin, odpowiedź C 12 godzin, tylko że tutaj nie widać właśnie odpowiedzi. No i tutaj odpowiedź jest 10 godzin. 10 godzin jest w porze nocnej, to musimy o tym pamiętać. I teraz pracodawca te 10 godzin tak naprawdę według swojego statusu musi, kiedy te godziny w porze nocnej są rejestrowane, tak? Czy to będzie do 22 do 5 rano, czy do 23 do 4 rano. Jeśli 4 godziny będą właśnie w tym obszarze przebiegały i kierowca będzie pracował w tym obszarze, no to ten czas pracy kierowca w danej dobie nie będzie mógł pracować jak więcej niż 10 godzin, tak? Tylko proszę nie mylić godzin pracy z godziną jazdy, nie? Bo tutaj chodzi o godziny pracy, tak? Tak, dokładnie. No, także tutaj odpowiedź na pewno będzie odpowiedzią B, tak? Dobrze. No i dobrze, przechodzimy.